Witamy w magazynie Football League szóstego Feliz Weekend. Zapraszamy do zostania z nami przez najbliższe minuty. Przeanalizujemy sytuację w lidze D1 po szóstym tygodniu rozgrywek, a więc zbliża się już prawie półmetek sezonu. Wojtek, najciekawsze wyniki z tego tygodnia? No jeśli chodzi o ten tydzień, to myślę, że ciekawym wynikiem jest wynik meczu UBS-u z FTT. Co prawda UBS wygrał, ale tylko 5-3. I przez długi czas to albo FTT było na prowadzeniu, albo utrzymywa się remis 3-3 i dopiero w końcu UBS przechylił szale zwycięstwo na swoją korzyść. Dołożył potem jeszcze jedną bramkę, więc trochę się pomęczył, ale FTT wygrał. No i trzeba powiedzieć, że generalnie faworyci w tym tygodniu nie zawodzili. Wygrał Heineken, wygrał FC po 40, wygrał Wyścigiem Salvator, wygrała ekipa Wino, więc drużyny, które ostatnio były w wysokiej formie, tą wysoką formę podchwyciły, choć też trzeba powiedzieć, że zarywali miały raczej zespoły z dołu tabeli i to też dotyczy UBS-u. Natomiast jeszcze trzeba było odprawić zwycięstwo Hellady, no i to zwycięstwo jakby wypełnia wyniki z tego tygodnia. Zwycięstwo nad Ostrą Oborozą, tam było sporo ciekawych zagrań, tak więc zachęcam jeszcze do innych zagrań tygodnia, jedno, nawet dwa z tych zagrań pojawią się. Jedno rubryce, tak, lepsze, drugie gorsze. Tak. Natomiast to było generalnie ciekawe spotkanie. Dużo strzałów w słupek z tego, co pisał sprawozdawca z tego spotkania. To aż siedmiokrotnie piłka zatrzymywała się na słupku na obramowaniu bramki. Tak więc na pewno ciekawe to był mecz. Kogo pochwalimy za ten tydzień? Pochwalimy FCT, tak, za spotkanie z UBS. Myślę, że oni byli najbliżej sprawienia niespodzianki. Ostatecznie to się nie udało, natomiast myślę, że FCT trzeba zapewnić UBS na pewno pochwalić, bo byli naprawdę blisko. A kogo ganimy? No ganimy Leroy Merlin. To prawda nie byli faworytem w meczu z Heinekenem, ale prowadzili do przerwy 3-2. Ale już się wygrywa, to trzeba. Prowadzili do przerwy 3-2. Też. No i w końcówce dali sobie nie tylko wyżej zwycięstwo, ale nawet jeden punkt. Jeszcze czerwona kartka na pewno im nie pomogła w końcówce dla bramkarza. No i daje sobie wyżej. No i to właśnie można powiedzieć, że wskazuje ich jako rozczarowanie, choć trzeba wspomnieć, że nie byli faworytami meczu. Można powiedzieć, że sprawiliby niespodziankę, gdyby wygrali. Gdyby jak przegrali, no to generalnie nic się nie stało, no ale jednak. Chyba pochwała za pierwszą połowę, natomiast rozczarowanie za drugą. Tak, tak. No trzeba jednak. Trzeba zagrać dwie różne połowy. Tak. No zresztą myślę, że sami zawodnicy Rouen są rozczarowani tym, że dali sobie wyżej to zwycięstwo. Zobaczmy w takim razie na szóstkę tygodnia Ligi D1. To wszystko z tej ligi. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.